Dzień dobry. Co słychać? Pytam dyrektora zespołu szkół, pana Jarosława Łatka. Dzień dobry, witam. Właśnie rozpoczęliśmy egzaminy. Dziś język polski. Absolwentów mamy w tym momencie 56. Do egzaminu przystąpiło 64. Jutro matematyka. Co z języka polskiego? Nie mam pojęcia. Nie znam arkuszy czy Lalka, czy pan Tadeusz. Natomiast jutrzejsze zadania też okażą się dla maturzystów albo trudne, albo łatwe. Zobaczymy. Jak sobie radzicie w tych trudnych czasach z maturą? O, bardzo trudne pytanie. Rozdzieliliśmy maturzystów na dwie sale, aby zachować dystans społeczny i tutaj wszystkie obostrzenia covidowe. Jedna ekipa, prawie 40 osób, pisze w auli, druga w sali gimnastycznej. Dezynfekcja, komisja, pomiar temperatury. Nie jest to łatwe, ale musimy dać radę. Jak w tej chwili przebiega matura? Czyli od której do której piszą? Od godziny 9 do godziny prawie 12. Jak dobrze komisja popracuje i spręży się, maturzyści również, to myślę około godziny 12 zbieramy arkusze, pakujemy, przyjeżdża kurier, zabiera i szykujemy się do jutrzejszego dnia, do matematyki. Więc dziękuję bardzo, nie będę przeszkadzał, bo wiem, że pan dyrektor biegnie tutaj na dalszą część matur, sprawdzać, jak to wszystko idzie, tak? Tak jest. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Powiedz, jak było? Tak, z tym to nie ma problemu. Tutaj koledzy też. Koledzy? Nie było ciężko. Spodziewałem się lalki, tak. W sensie, tak jak przypuszczałem, była lalka. Napisałem ładnie rozprawkę. Co to dużo mówić, no stres trochę zjadł na początku, ale potem jak już zaczęliśmy pisać, było w miarę dobrze. No fajnie, jutro matematyka, tak? Tak, tak, jutro matematyka. I też zdajesz matematykę? Tak, tak, zdaję matematykę. Trochę bardziej się obawiam tego przedmiotu, ale myślę, że dzisiaj jeszcze jakieś ostateczne powtórki i będzie całkiem dobrze. Jak było? No, było całkiem udanie. Spodziewaliśmy się, że będzie lalka i tak się właśnie stało. Także myślę, że będzie dobrze. Pisałeś lalkę? Tak. A ty? Też lalka. Aha, wszyscy lalkę. I co, zadowoleni jesteście, tak? Oczywiście. Tak. Tematy nie były trudne. Jutro matematyka? Tak. I co? Jakie? Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, także powinno nam pójść w miarę dobrze. Było dobrze. Trochę się stresowałam, ale aha, nie było źle. Ale napisałeś wszystko dobrze? Myślę, że tak. Jesteś zadowolona z siebie? Tak. Jutro matematykę? No to jest większy stres. Boi się? Nie. No to fajnie. Czego ci życzyć? Powodzenia. Powodzenia. Dzień dobry. Co słychać? Pytam dyrektora liceum ogólnokształcącego w Rogoźnie, pana Roberta Kornowisa. No, dzisiaj pierwszy dzień egzaminu maturalnego. W związku z tym skoncentrowani jesteśmy na uruchomieniu wszelkich procedur, zarówno tych egzaminacyjnych, jak i covidowych. No, stąd też formuła, że jesteśmy tu w maseczkach. Rozpoczęło się wszystko zgodnie z planem. Młodzież stawiła się w 100% obecności, punktualnie, także rozpoczęliśmy całą procedurę o godzinie 8:30. Trochę inaczej niż każdego roku, chociaż tak samo jak w roku ubiegłym, czyli znaczniki w odległości co 1,5 metra, wchodzenie na sali w pełnym reżimie sanitarnym, przeprowadzenie części organizacyjnej w pełnym reżimie sanitarnym, ale ruszyło wszystko zgodnie z planem, wszyscy zdrowi. Wierzę, że tak będzie przez kolejne 2 tygodnie. Ilu uczniów zdaje maturę? W tym roku mamy 37 absolwentów, także pierwsze 3 dni, gdzie te egzaminy masowe, no to zdają tylko absolwenci, potem w kolejnych dniach przystępują absolwenci wcześniejszych roczników, niektórzy podwyższając wyniki z lat poprzednich, także, ale to 5 absolwentów bodajże z poprzednich lat chce sobie podwyższyć wyniki z danej wcześniej matury. Poza tym, no co, pracujemy zdalnie, młodzież klas pierwszych i drugich muszę ją mocno pochwalić, gdyż w tej trudnej sytuacji oczywiście zmieniliśmy tryb kształcenia, kształcenie online, ale widzę, obserwując zarówno nauczycieli, jak i młodzież, że radzą sobie doskonale, aczkolwiek oczywiście wszyscy jesteśmy troszeczkę zmęczeni tym trybem pracy i tym brakiem relacji takich wprost. Kontakt mamy bardzo dobry, bo system, w którym pracujemy, pozwala na bardzo szybkie kontaktowanie się, bardzo sprawne prowadzenie lekcji z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Wiele z tych technologii wejdzie na pewno w kanon narzędzi w klasie po powrocie do szkoły. No ale dzisiaj no, tego, co nam pewnie brakuje, to odreagowania w rozmowie, w jakichś
omawianiach sytuacji tu i teraz, wprost, patrzenia komuś w oczy, widzenia jego reakcji. No bo mimo wszystko, pomimo że komunikatory, których korzystamy, dają pełne możliwości prowadzenia takich zajęć, no nie zastąpią kontaktu z żywym człowiekiem. I jeżeli jeszcze wrócimy w tym roku, no to ja również wspólnie z całym gronem pedagogicznym zrobimy wszystko, aby te relacje w pierwszym rzędzie odtworzyć, wrócić. To będzie cel zasadniczy, bo w tych zapowiedzi, co słyszymy, mamy wrócić 31 maja. To już będzie po propozycjach ocen. W związku z tym będziemy mogli trochę tutaj priorytety ustawić właśnie w tym kierunku, żeby odbudować trochę i tak mentalnie i odbudować troszeczkę zaufanie takie realne do drugiego człowieka, bycia tu i teraz, bo przecież nie zrezygnujemy również przecież z tych obostrzeń, które będą, nawet jak wrócimy. Wróćmy do maturzystów. Co pan dyrektor życzył maturzystom, otwierając, czy, że tak powiem, rozpoczynając maturę 2021? Tradycyjnie mogę powiedzieć, że życzyłem im spokoju. Spokoju, cierpliwości i wykorzystania maksymalnie czasu, aby byli roztropni, rozważni i aby nie spiesząc się szukali rozwiązań nawet w tych momentach, gdy na początku wydaje się, że czegoś tutaj w naszej wiedzy, w naszych umiejętnościach brakuje, bo jestem przekonany i rozmawialiśmy również z nauczycielami, że większość naszych absolwentów tegorocznych naprawdę włożyła ogromny wysiłek, żeby do tego egzaminu przygotować się dobrze. No ale egzamin jak to egzamin. Czy w czasie pandemii, czy w czasie tym, który był przed pandemią, zawsze rządzi się swoimi prawami. To jest kondycja danego dnia, to jest pewna psychiczna siła, która danego dnia występuje. No z tą jest trochę gorzej, dlatego starałem się ich przekonać, że są w stanie temu podołać i jeżeli przełożą w odpowiedziach na pytania z arkusza, to wierzę, że będzie dobrze, bo wręczyliśmy 15 świadectw z wyróżnieniem na 37 absolwentów, mnóstwo świadectw dobrych i bardzo dobrych. Gdy podsumowywaliśmy ich pracę, ich zaangażowanie nie tylko w naukę, ale w życie społeczne, w życie szkoły, klasy, ale również ich zaangażowanie w różnych organizacjach i takiej pracy pozaszkolnej, no to nastraja mnie bardzo pozytywnie. To są fajni ludzie, którzy mają dużo do powiedzenia, tylko chodzi o to, żeby o tym nie zapomnieć, żeby stres ich tutaj nie zjadł na tym egzaminie, żeby przypomnieli sobie, jak dużo wiedzą, jak mają też umiejętność, posiadają umiejętność refleksyjną, która dzisiaj pewnie na maturze, gdy trzeba napisać wypracowanie, się przyda. Tak, aby sformułować tą refleksję, umieć się odnieść do tego, co ich zbudowało, co również zyskali w naszej Alma Mater, czyli pewien spojrzenie na życie, pewną otwartość, pewną umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nietypowych, umiejętność znalezienia dobrego rozwiązania albo szukania lepszego, no tego im przede wszystkim życzyłem. No, wierzę, że to się uda, trzymam mocno kciuki. A więc dołączamy się do tych życzeń i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Również. Widziałem, że wyszłaś z sali maturalnej. Tak. Powiedz, co było, jak pierwsze wrażenie po maturze, po napisaniu języka polskiego? No powiem tak, spodziewałam się czegoś trudniejszego, ale było w miarę w porządku. Jakie pytania może stracić? No była lalka, tak jak się spodziewałam, na wypracowaniu. Przygotowałam się do tego, więc napisałam. Teksty nie były trudne, były raczej takie, które omawialiśmy na lekcji, pojawiały się. Dobra, fajnie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Powodzenia na dalszej maturze. Dziękuję. Jak było na maturze? Było w porządku, trochę się stresowałam, ale teraz już cały ten stres ze mnie zeszedł. Tak? Już stres minął? Na szczęście. To co? Teraz jeszcze tylko matematyka i angielski i będę miała to z głowy. Dobra, powodzenia. Dziękuję.